Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami Euro Truck Simulator 2. Słuchajcie, dużo pisaliście, żeby właśnie jakaś nowa seria pojawiła się tutaj na kanale Dark Owen, także specjalnie dla was, słuchajcie, no sprawdzamy. Naprawdę bardzo, bardzo fajny symulator, jeżeli chodzi o ciężarówki, jeżeli chodzi o prowadzenie i oczywiście prowadzenie firmy transportowej. Naprawdę zobaczymy, słuchajcie, co tutaj dla nas mają do przygotowania, do dyspozycji. No i słuchajcie, zaczynamy oczywiście od tutaj stworzenia własnego profilu. No miejmy nadzieję, że ustawienia, które gdzieś tam wcześniej zrobiłem, one zostaną. No i słuchajcie, zaczynamy oczywiście, mamy wybór różnych postaci, tak jak widzicie, naprawdę dosyć spory ten wybór. Co tu można byłoby wybrać? Słuchajcie, no naprawdę najlepiej by było, jakbyśmy mogli swoje zdjęcie oczywiście gdzieś tam wrzucić jako tutaj, czy też naszą miniaturkę. No ale cóż, mamy do wyboru, więc na coś się musimy zdecydować, słuchajcie. No niech będzie taki pan marzyciel, ucieszony, słuchajcie, także może być model ciężarówki. Tak jak widzimy, mamy tutaj do dyspozycji DAFy, Iveco, słuchajcie, Mercedesy, oczywiście Scania, MAN, Renault, no i oczywiście Volvo. I chyba na to Volvo się zdecyduje, słuchajcie, naprawdę bardzo mi się podoba. No dobra, logo firmy, no tutaj słuchajcie, naprawdę szału nie ma, tak jak widzicie, 8 ikonek raptem do wyboru, więc tutaj naprawdę za dużo nie będzie. Sorry za tą myszkę, ale akurat tutaj jest dziwna taka sytuacja, że jak mam podpięty zestaw do prowadzenia, no to oczywiście zobaczcie, co się dzieje w momencie, jak puszczam któryś tutaj z zestawów do prowadzenia. Dobrze, nazwa firmy, no powiedzmy, niech będzie, dobra, język polski, ok, no dobrze, możemy utworzyć profil, kontroler, tutaj sobie wybierzemy oczywiście kierownicę, prawdziwy automat, później mam nadzieję, że to nie będzie miało wpływu, ale na razie tak zostawimy. Dobra, tutaj bieg w górę, bieg w dół na manetkach, to będzie ciekawe przeżycie. No i dobra, konfiguracja sterowania mamy zrobioną. Dobra, tutaj jak widzicie, możemy wybrać swoją siedzibę, no i oczywiście nie mogłoby być inaczej, żeby to nie była Polska. Wybierzemy sobie środek, szkoda, że nie ma więcej miast tutaj do dyspozycji. No ale cóż, tak to wygląda, słuchajcie, możemy szybko rzucić okiem, naprawdę tutaj sporo, słuchajcie, możliwości do przejechania. Oczywiście no postaramy się, żeby tutaj troszeczkę więcej tych miast przybyło, oczywiście jeżeli będzie trzeba DLC jakieś ściągnąć, to oczywiście to zrobimy. No ale cóż, słuchajcie, startujemy w naszym kraju, w Poznaniu, no i cóż, przejdziemy sobie ten samouczek, zobaczymy, co tutaj Euro Truck przygotowało dla nas. Zaczynamy, słuchajcie, poniedziałek, godzina 10, proszę bardzo, zlecenie pierwsze transportowe. No i tutaj komunikaty, witaj w grze. No i tutaj zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądać. Tak jak naprawdę w miarę to wygląda, słuchajcie, graficznie, nie ma co tutaj narzekać, naprawdę nieźle to wygląda. Oczywiście naszym tutaj przede wszystkim celem jest jak najszybciej, no, doprowadzić do tego, żebyśmy mieli własną firmę. No i zaczynamy, słuchajcie, pamiętajcie o włączeniu światełek, słuchajcie, bo tutaj wszystkie przepisy, wszystko oczywiście musi być jak największym poziomie. Dobra, tu możemy sobie teraz zobaczyć, wyjechać, czy nikomu tutaj nie będziemy przeszkadzać. Zobaczmy, lewa, prawa, czysta. No i wyjeżdżamy, słuchajcie. Mamy oczywiście mapkę w prawym rogu. Tutaj możemy sobie fajnie zmienić. O, uwaga! Dobra, jakoś się udało. No, to pierwsze zlecenie, słuchajcie, nieduże. Wiele trasy tutaj nie mamy do pokonania. Naprawdę fajnie to wygląda, przyzwoity GPS-ik.
nowoczesnym wydaniu, można powiedzieć. Dobra, no i już jesteśmy praktycznie na miejscu. Dobra, teraz tutaj musimy skręcić na miejsce tej firmy i zobaczymy. No tutaj ten słupek będzie ciężko pokonać, ale się udało. Dobra, i teraz słuchajcie, mamy punkt rozładunku. Możemy sobie wybrać opcję oczywiście, gdzie to zaparkować. Możemy zagrać bezpiecznie, oczywiście możemy też pominąć, ale słuchajcie, no tutaj interesuje nas przede wszystkim zdobywanie jak największej ilości punktów tutaj doświadczenia. No i oczywiście będziemy, słuchajcie, tutaj z różnych kamerek korzystali, żeby zaparkować tą naszą przyczepkę. Dobra, no można powiedzieć, że prawie się udało ustawić w miarę. Zaraz będziemy próbowali cofnąć. Dobra, jeszcze wyrównam. O, tutaj już blisko naprawdę tego murku. Dobra, i zaczynamy cofać. Kamerka by się przydała, taka można powiedzieć odwrócona. Zaraz zobaczymy, bo oczywiście możemy sobie odwrócić. O, i teraz bez problemu powinno nam się udać to zrobić. Dobra, teraz wykręcimy w tą stronę. Aj, troszeczkę za ostro. No, słuchajcie, to nie będzie proste. Trochę się namęczymy przy tym pierwszym parkowaniu. Dobra. Nie w tą stronę, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Dobra. I delikatnie teraz. No, musimy już odbijać chyba. Dobra. Okej, w miarę to ustawione. No i teraz możemy sobie przerzucić na górną. Wystarczy teraz cofnąć delikatnie. I świetnie, dobra, możemy zrzucić pierwszy ładunek. Słuchajcie, jak widzicie tutaj, odciągają nam przyczepę i mamy potwierdzenie tego, że w miarę to wszystko, słuchajcie, poszło. Dostaliśmy pierwsze doświadczenie. No, można powiedzieć, słuchajcie, nie za duży dystans. Pokonany raptem 1 km, słuchajcie, zużyte paliwo 0,7. No i dobra, słuchajcie, co ważne, oczywiście prowadzimy notatki, czyli pod koniec tutaj zrobimy sobie podsumowanie naszych zarobków, no i oczywiście naszego doświadczenia. Dobra, idziemy dalej. No, słuchajcie, siedziba naszej firmy, naprawdę, słuchajcie, no nie wygląda to najlepiej, ale nie ma się co tutaj łudzić, że na początku może być inaczej. Słuchajcie, no tak wygląda nasza centrala, no cóż, musimy to przeżyć. Oczywiście na początek jesteśmy uzależnieni tutaj od zleceń zewnętrznych, nie mamy jeszcze tylu profitów, żeby oczywiście mieć firmę. No i zobaczymy oczywiście, co dalej. To podstawowy garaż, może to niezbyt wiele, ale w końcu od czegoś trzeba zacząć. Piękne podsumowanie, nie można było tego ująć lepiej. Niestety, nie masz jeszcze czego tu zaparkować, więc nie widać żadnych ciężarówek. No cóż, niestety tak to wygląda. No i tutaj oczywiście najważniejsza informacja, że po zarobieniu wystarczającej ilości pieniędzy i zakupieniu ciężarówki będziesz mieć możliwość swobodnego poruszania się po świecie i prowadzenia firmy na własną rękę. Powodzenia! No oczywiście, słuchajcie, przyjmujemy. Szybki rzut okiem jeszcze tylko na kwestie dotyczące ustawień dźwięku, ponieważ no ja bym tutaj bardzo chciał, słuchajcie, nawigację głosową, dlaczego nie? Wybieramy sobie język polski, niech będzie Ania. Możemy sobie sprawdzić. Do dzieła, jak najbardziej. Dobra, ostrzeżenie niech będzie, aczkolwiek zobaczymy, słuchajcie, czy nie będziemy tego wyłączać, bo jednak troszeczkę będziemy się tutaj starać przechytrzyć, można powiedzieć,
Tak, żeby oczywiście jak najmniej tych mandatów było, najlepiej żeby w ogóle nie było, słuchajcie. Oczywiście jazda zawsze i wszędzie z przepisami. Dobra, tutaj głośniki mamy wszystko fajnie ustawione, powinno być ok, także o tym też warto pamiętać, że po zmianie czegokolwiek, jeżeli chodzi o profil, trzeba niestety ustawić jeszcze raz. Wszystko na nowo. Dobra. Czy to się zapisało? Sprawdźmy. Okej. Dobra. Mamy tutaj, słuchajcie, panel, tak jak widać. No, na razie informacja o tym, że jesteśmy niezłym nowicjuszem. Na razie ocena 0-0, ponieważ nie wykonaliśmy żadnego zlecenia. Mamy tutaj historię naszego postępu. Naprawdę ciekawie to wygląda. Słuchajcie, dilerzy ciężarówek oczywiście. Zdolności to też są bardzo ważne informacje, no ale oczywiście najważniejsza rzecz. Tutaj przede wszystkim musimy robić zlecenia, zarabiać pieniądze, żeby jak najszybciej dojść do momentu, kiedy będziemy mogli otworzyć własną firmę, kupić pierwszą ciężarówkę. No słuchajcie, na razie stan konta niewielki, tak jak widzicie, czyli tutaj mamy potwierdzenie tego, że stan konta rozpoczynaliśmy z kwotą 2000 euro. Zarobiliśmy 362 euro, więc mamy w tej chwili 2362 euro do dyspozycji. No i tutaj mamy, słuchajcie, tablicę zleceń. Oczywiście dla nas zawsze najważniejsze zlecenia to te najdroższe oczywiście, nie zawsze są najłatwiejsze. No ale to nie o to chodzi, tutaj przede wszystkim zależy nam, żeby jak najszybciej dojść po prostu do momentu, kiedy będziemy mogli kupić naszą pierwszą ciężarówkę. No i oczywiście można, słuchajcie, z tą ciężarówką robić bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, ale to potem. No i zobaczmy, słuchajcie, dystans do pokonania 200 km, czas podróży 3 godziny 52. Czy to jest to? To jest to. Oferta wygasa, dobra, czyli przyjmujemy zlecenie, nie ma co. No i zobaczmy, słuchajcie, ciągniki rolnicze, także łatwo nie będzie. Będzie trzeba uważać, no jest i zaczynamy, słuchajcie. A, dzięki. Dobra, światełka, słuchajcie, muszą być włączone. No i zaczynamy, jedyneczka. Tutaj oczywiście warto przed w ogóle wystartowaniem troszeczkę się rozejrzeć, ponieważ naprawdę czasami może być tak, słuchajcie, że mamy kłopot w ogóle z wyjechaniem. No tutaj troszeczkę, jak widzicie, bałagan, nie wiem, czy to tartak jakiś jest, tak to wygląda. No oczywiście czas tutaj też ma spore znaczenie, chyba tutaj będzie wyjazd, tak jest. Dobra, można sobie ustawić kamerę. I zaczynamy, słuchajcie, ruszamy w pierwszą naszą taką podróż, faktycznie zarabiającą, bo oczywiście tamto rozgrzewkowe takie w tym samouczku to nie było zbyt dużo. Strasznie wąska brama, słuchajcie, naprawdę. No Ania, skręć, gdzie ja mam jechać? No naprawdę, Ania musi się troszeczkę rozkręcić, bo troszeczkę za późno te informacje tutaj. Dobra, teraz zmieniamy tą kamerę, żeby tutaj przypadkiem nic nie odwalić na wyjeździe. I zaczynamy, słuchajcie, 70 tutaj, jak widzicie, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, będziemy się starać troszeczkę tutaj przechytrzyć to wszystko, żeby jak najszybciej dojechać do celu. Mamy tutaj, słuchajcie, minimapkę, naprawdę dużo na niej widać. Dużo lepiej to wygląda niż tam, jak mieliśmy w Volviaku taki typowy GPS już wysuwany, słuchajcie, jak w typowej Audicy. No strasznie tutaj dużo ograniczeń, od razu 50 w mieście. No ale jesteśmy w Poznaniu, przypominajmy, słuchajcie, no naprawdę bierzemy pierwsze zlecenie. No i zaczynamy. Przygotuj się do skrętu w lewo. O, widzicie, dobra, już zaczyna się tutaj nasz GPS-ik rozkręcać, możliwe, skręć, że ona w lewo dopasowuje się, słuchajcie, do naszej jazdy, no ale już tutaj naprawdę łatwiej, dobra, szybki teraz rzut okiem w lewo, w prawo i ruszamy, w takim razie możemy wyjechać bez problemu, trzeba uważać, bo jednak ta przyczepa z tym ciągnikiem, czy też z tymi ciągnikami, no troszeczkę szeroka, troszeczkę długa i może nam tutaj delikatnie przeszkadzać. O, teraz dopiero lampy włączone.
No, trzeba na to zwracać uwagę, słuchajcie, bo mandat też można dostać za niewłączone światła. Oj, szybko tutaj się poruszają te pojazdy. No, trzęsie mnie troszeczkę tam kierownicę, no ale okej, w miarę można powiedzieć, że działa to, co trzeba. I wjeżdżamy do miasta Poznań, słuchajcie, hello Poznań. Zaczynamy tutaj właśnie w Poznaniu naszą przygodę w Euro Truck Simulator 2. No i oczywiście zobaczymy, co dalej. Musimy oczywiście przez to miasto się przebić. Mamy tutaj wskaźniki paliwa, czyli paliwo na razie. No, samochód zatankowany prawie do pełna, można powiedzieć, także chyba powinno nam tego paliwa wystarczyć. No i oczywiście zobaczymy. Przygotuj się do skrętu w prawo. Aj, dobrze, Ania, już się przygotowuję. Prawo, skręt, w takim razie wbijamy kierunkowskaz. No i oczywiście, słuchajcie, tak jak pamiętacie z innych podobnych serii, właśnie z ciężarówek oczywiście też mamy tutaj poziom zmęczenia, aczkolwiek nie wiem jeszcze, jak to dokładnie tutaj będzie wyglądało. Tak jak pamiętacie, w poprzednich podobnych edycjach tego typu symulatorów, no, mieliśmy do czynienia z takim, można powiedzieć, bardzo dokuczliwym zaciemnianiem, aczkolwiek nawet można powiedzieć dalej zgaszaniem całego ekranu, czyli przez jakiś czas po prostu poruszaliśmy się z zamkniętymi oczami ciężarówką, co oczywiście nie zawsze jest bezpieczne. No, troszeczkę mi tutaj, słuchajcie, denerwuje ta kwestia tego półautomatu. Tak naprawdę, no, oczywiście wszystko odbywa się na jednym pedale, tutaj na jednym zestawie do jazdy, no ale cóż. Była to opcja optymalna, bym powiedział, bo testowałem również inne ustawienia, no ale słuchajcie, ciężko by było na kierownicy wyścigowej oczywiście ustawić to jakoś inaczej. Drugim zjazdem mamy zjechać z ronda, dobra. No tutaj się zatrzymamy, zobaczymy w ogóle, jak to wygląda. Okej, możemy się spokojnie włączać do ruchu. No tutaj będziemy się troszeczkę musieli złamać na tym rondzie. Dobra. Zjedź z ronda. Zjeżdżamy z ronda. Dobra, no cały czas, słuchajcie, jeszcze jesteśmy w mieście. 50 na placie. Trzeba uważać oczywiście tutaj na te światełka. I przy tym automacie naprawdę, jeżeli się rozpędzimy, słuchajcie, to bardzo ciężko wyhamować. Tutaj akurat przy tej niewielkiej prędkości praktycznie ciężarówka od razu nam się zatrzymuje, ale no, tak jak widać, może być czasami niebezpiecznie. Dobra, zostało nam, słuchajcie, jeszcze 176 km do przejechania, także spory dystans do zrobienia. Naprawdę podobają mi się tutaj graficznie, jest wszystko w porządku. Samochody, słuchajcie, oczywiście bez problemu można poznać. Co to są za marki, wymieniać nie będę z wiadomych przyczyn. No i co, nawet nie wiem, czy zwróciliście uwagę na rejestrację, które oczywiście też... Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Aj tam, Ania, no czasami trzeba. No ale oczywiście jeszcze kwestia tych rejestracji, słuchajcie, no widać tutaj polskie, także trzymaj żegnaj się Poznań strony, a następnie skręć w prawo. Żegnaj Poznań, la 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 la. No, Ania, ty powinnaś mi powiedzieć, skręć żeby się prawo. Trzymać lewej strony, a nie prawej, ponieważ mieliśmy tutaj do czynienia z jakimś, chyba, nie wiem, na prawo jezdni, można tak to nazwać. Dobra, zakaz wyprzedzania dla osobówek. No, trzeba było tutaj naprawdę troszeczkę uważać. Jednak te przyczepy takie dłuższe, szersze, one są troszeczkę bardziej, można powiedzieć, wymagające więcej troski na podczas jazdy. Oj, ciężko się rozpędza tą maszynę, no ale próbujemy. Dobra, dzięki. No i zobaczmy, kierunek Wrocław przed nami. 171 km, 170 jeszcze, także naprawdę spora podróż tutaj na początek. No ale słuchajcie, oczywiście branie tych droższych zleceń po prostu ma większy sens. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę, słuchajcie, dojście do momentu, kiedy możemy kupić własną ciężarówkę wyżej dozwolonej prędkości, wcale nie jest takie proste.
zdaję sobie z tego sprawę, no musimy troszeczkę zwolnić, bo faktycznie tutaj Ania nam się zaczyna denerwować. Dobra. No, miejmy nadzieję, że jak wyjedziemy już tutaj na jakąś lepszą trasę, to już pomkniemy sobie troszeczkę szybciej. Przygotuj się do skrętu w lewo. Do skrętu w lewo. No dobrze, słuchajcie. Lewy kierunkowskaz. Zobaczmy kierunek. Na Wrocław oczywiście. Dobra, no tutaj jak widać, słuchajcie, dosyć spory ruch. Dobra, zobaczmy w ogóle jak to wygląda. Lewa kamera w porządku. No tutaj naprawdę spory ruch. Spory ruch z tej prawej strony. O, przepuszcza nas Iveco. Dobra, dzięki, dzięki, dobry człowieku. Naprawdę, słuchajcie, zobaczcie, kulturka pełna. Normalnie, aż podziękujemy tutaj koledze. Dobra. I jedziemy dalej, słuchajcie, no naprawdę dystans w miarę, jak widzicie, jesteśmy w stanie szybko połykać. Także nie jest tak źle, naprawdę w miarę szybko możemy przejechać ten dystans. No oczywiście zobaczymy, co nas tutaj czeka na drodze, jakie warunki, jak to wszystko wygląda. Tutaj jeszcze mamy potwierdzenie oczywiście ewentualnych zniszczeń, których oczywiście byśmy nie chcieli mieć żadnych, bo to jest dosyć istotne, także na tych zakrętach trzeba będzie tam troszeczkę uważać. Dobra, nie jest najgorzej, słuchajcie, z tym ograniczeniem tej prędkości, bo Ania tutaj powiedziała to chyba na razie raz. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. I wykrakałem, także... no, naprawdę, zwolnienie tutaj to jest od razu zatrzymanie się. No, ale tak to jest w automatach. Dobrze wiemy, jak to wygląda. Dobrze, piękne polskie łąki, polskie tereny. Słuchajcie, naprawdę fajnie to wygląda. No i zmierzamy. 118 km jeszcze do zrobienia. Na razie największy wyczyn, słuchajcie, z tym parkowaniem przyczepne, ale oczywiście to jest kwestia wprawy. I też kwestia podjazdu tak naprawdę, bo gdy znajdziemy się oczywiście w miejscu... Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No dobrze, ale się śpieszę, Ania, no czasami tak musi być. Oczywiście też trzeba uważać, żeby nie dostać mandatu, także no troszeczkę możemy zwolnić, posłuchajmy się tutaj. Nie, troszeczkę zwolnimy. Myślałem, że będziemy jechać troszeczkę szybszą trasą, powiem szczerze. No i takie łuczki właśnie, to jest to, na czym trzeba uważać. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. A jednak, słuchajcie. Dobrze, sprawdzimy w ogóle taką kwestię, czy Ania będzie nam gadać cały czas, czy tylko przez moment. Dobra, zobaczmy tutaj. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobrze, już zwalniam. Dobra, niech będzie koło 70. Nie chcemy mandatu, naprawdę. Słuchajcie, to są ciężko zarobione pieniądze, które oczywiście będą nam potrzebne. Tak jak widzieliście, musimy coś z tą naszą siedzibą firmy zrobić, bo no troszeczkę za słabo to wszystko wygląda na tą chwilę. No ale cóż, no na tym to polega. Słuchajcie, przecież nie od razu. Co to lata w ogóle tutaj w powietrzu? Jakieś dziwne elementy? Ciekawe. Dobra, na razie zmęczenie rośnie, ale powinniśmy bez problemu z tym zleceniem się uporać. I zobaczymy, słuchajcie, już nie pamiętam, ale czy to będzie tak, że każde zlecenie to będziemy od nowa mieli tak jakby ten odpoczynek. No, ciekawi mnie to bardzo. Dobra, mamy tu jakiś parkingek, ale oczywiście jeszcze naprawdę tankować nie trzeba. Wszystko tutaj wygląda jak należy.
dobra, 65 km do celu. Na razie jeszcze nic nie widać tutaj na horyzoncie. Nie, widać, że troszeczkę chyba stopujemy resztę, no ale oczywiście no, mamy tutaj 70, więc koło tej 70 trzymajmy prędkość tutaj. No, trzeba, słuchajcie, uważać, bo tutaj naprawdę potrafi patrol zajechać nam od tyłu. Słuchajcie, nawet go nie widzimy i nagle sypie się mandacik właśnie za na przykład przekroczenie prędkości czy też niewłączenie świateł. O, tutaj już taki zakręt, no, wymagający troszeczkę. Naprawdę tutaj przy 90 to już byśmy mieli problem wejścia z tą przyczepą. No, już widać, widać, słuchajcie, tu na horyzoncie jakieś miasto. Cóż to mamy? Mamy Wrocław! Brawo! Odkryto miasto Wrocław, Barondzie, proszę bardzo. Drugim zjazdem. O, właśnie, słuchajcie, właśnie mijaliśmy patrol policyjny. No, uwaga, 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 panowie. No, troszeczkę dziwnie. Zjedź z ronda. Dobra, jakoś się to udało zrobić. Dziwne to rondo, słuchajcie. Powinniśmy mieć przecież pierwszeństwo tutaj przy zjeździe. No ale cóż, no, do tego się trzeba przyzwyczaić. Ohoho, skodzinka! Cóż on zrobił, słuchajcie, no naprawdę? Newralgiczna zmiana pasa. I mogło się to skończyć naprawdę nieciekawie. 40 km do celu. No, tak jak widzimy, słuchajcie, tutaj też kilka elementów takich, które oczywiście powodują, że będą dbać o to, żebyśmy za długo nie cieszyli się. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Tak, faktycznie zagapiłem się. No, słuchajcie, prosta sprawa. Tutaj oczywiście też czynniki dodatkowe będą wpływały na to, jaki jest stan naszego pojazdu. No, nie chciałbym być tutaj w takiej sytuacji, że następnie skręć w prawo. Kupimy sobie jakiś wypasiony sprzęt, słuchajcie, i nagle jakaś ryska na boku. Skręć w prawo. Dobra, no 40 km do celu. Dobra, tutaj musimy się troszeczkę szerzej złamać. Zobaczmy, jak jest z miejscem. Dobra, jest ok. Dobra, mamy to opanowane, także naprawdę, słuchajcie, jesteśmy gotowi do przewożenia nawet jakichś się do skrętu w lewo. Większych ładunków. No, zdążymy czy nie zdążymy? Skręć zawsze jest to ryzyko. Dobra, zdążyliśmy na tych światełkach. No, już teraz powolutku, powolutku, bo to miasto niestety, słuchajcie, to już tak ten dystans szybciutko nam nie schodzi. Zupełnie inne wrażenie, jakbyśmy naprawdę spowolnił ten czas. No, ale słuchajcie, gratki za odwzorowanie, naprawdę, no, jesteśmy we Wrocławiu. Widzimy tablice rejestracyjne wrocławskie. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Dobra, zbliżymy się, to będzie lepiej widać. No, co prawda, słuchajcie, dawno nie było już takich tablic. Bo wiadomo, że teraz te nasze tablice to troszeczkę inaczej wyglądają. We Wrocławiu ta literka jest zupełnie inna, no ale nie ma co się czepiać, słuchajcie, naprawdę fajnie to wygląda. I to jest najważniejsze, słuchajcie, że możemy sobie naprawdę, no oczywiście poznamy tutaj
Kwestie architektury też można poznać, naprawdę słuchajcie. Są na live'ie takie ulice, takie mosty. Pięknie to wygląda. Skręć w lewo. Dobra, zmienimy sobie tutaj pas. Będziemy tutaj chyba już odbijali. Tak jest. Dobra. Poczekamy na swoją kolej. Oczywiście możemy sobie zagrzać silnik w ten sposób. Później tylko włączyć bieg i oczywiście ruszymy. Ale nam zasłonił teraz. No, troszeczkę więcej paliwa wtedy schodzi na pewno. Dobra, tutaj prawa strona pusta, możemy skręcać. No i tutaj trzeba uważać, bo stoją samochody na światłach, dobra. I jedziemy dalej. No naprawdę powolutku teraz ten dystans się zmniejsza, słuchajcie. No, ale pierwsze zlecenie za chwileczkę będziemy już tutaj. Zbliżamy się do celu. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Już, zwalniam, nie ma problemu. Trzymajmy tutaj dystans, oczywiście jesteśmy w mieście. Dobra, za chwileczkę oczywiście wyjeżdżamy, także żegnaj Wrocławiu. Jedziemy dalej. Dobra, tu już możemy troszeczkę przyspieszyć. Jedź prosto. Na Pragę. Kierunek Praga. O, Katowice, proszę bardzo, autostrada A4. No, tutaj już tak troszeczkę zacząłem czuć, słuchajcie, brak przyczepności. Szczególnie na tej tylnej części. No ciężko, ta machina nasza się nie chce coś rozpędzać. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Wow, to już tutaj. No troszeczkę za ostro. Piękne te nasze dróżki, naprawdę słuchajcie, można zobaczyć z jakimi drogami trzeba się zmagać na co dzień, naprawdę można podziwiać. No ale pięknie to wygląda. Nie wiem tylko co to słuchajcie tam w powietrzu, nie wiem czy to drony, ptaki. Wygląda jak ptaki, nie? Tak, to ptaszyska. Ewidentnie. Spoko. Dobra, zbliżamy się, słuchajcie, do celu. No, teraz pod tą górkę naprawdę, ale on się męczy. Ciężko szło. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra, tu już odbijamy. Tak jest. Skręć w prawo. Akres, jakaś firma, słuchajcie, do której musimy dostarczyć te ciągniczki, które mamy z tyłu. A tam nawet jakiś autobus zdążyliśmy zhamować troszeczkę. Wow. No już kończy się asfalt. Jesteś u celu. Dobra, teraz chwilkę musimy się zatrzymać. Słuchajcie, wybór. Wybór oczywiście ustawienia przyczepy. Dawaj, gdzie to zaparkować? Chcemy oczywiście tutaj zdobyć jak najwięcej tego doświadczenia. No i to jest ten moment, słuchajcie, zobaczcie. Czyli tak, ja będę próbował, chyba objedziemy to od tej strony. O! No tutaj się łamać to naprawdę będzie ciężko. Dużo miejsca nie ma. Dobra, i teraz będziemy próbowali się wyprostować. Chociaż mówię, tutaj dużo miejsca nie ma wcale. Jeszcze jakieś latarnie, to wszystko. Dobra, o, i na prosto teraz. No, średniawo nam to wyszło, można powiedzieć. No, ale będziemy starali się jakoś to skorygować za moment. Jeszcze chyba podjedziemy trochę do przodu. Dobra, tylko żeby tam nie przesadzić. Dobra.
Dobra, podciągniemy teraz trochę to do przodu. Ajajaj, nie tą stronę. Jeszcze raz. No to już jest, słuchajcie, sztuka. To już jest sztuka. Dobra, teraz zobaczmy. Okej. Dobra, teraz to trochę poprawimy. Okej, i powinno być dobrze już teraz. Dobrze, mamy, słuchajcie, nasze pierwsze zleconko dostarczone. Dostarczone, słuchajcie, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No, 200 km przejechane. 4270 euro, no i oczywiście, no zobaczcie, nawet za to dostaliśmy 200 expów i dodatkowo jeszcze 40, także 281 mamy, pierwszy poziom osiągnięty, zbliżamy się do poziomu drugiego w takim razie. No dobra, słuchajcie, no tak to wygląda. Zobaczcie, możemy sobie wybrać zdolności tutaj. Czyli tak, ADR, szkolenie ADR-ów, także oczywiście no chyba najbardziej taka opłacalna kwestia. Długodystansowiec, no to też ma duże znaczenie. Ładunek o wysokiej wartości, proszę bardzo. Delikatny ładunek, też bardzo istotna sprawa. Dostawa na czas, proszę bardzo. I ekologiczna jazda. Dobrze, wybieramy ADR-y jako chyba pierwsza taka rzecz, którą tutaj oczywiście będziemy chcieli gdzieś tam zrobić i osiągnąć. No dobra, słuchajcie, szybkie podsumowanie, także 6632 euro na koncie w tej chwili, ocena 0,8, poziom expo 281. No i zobaczymy, słuchajcie, no co będzie się działo w następnym odcinku. Oczywiście już teraz gorąco i serdecznie Was zapraszam na kolejny odcineczek serii Euro Truck Simulator na kanale Dark Owen. No i już teraz, słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i wbijajcie na Facebooka, no i widzimy się, słuchajcie, w kolejnym odcineczku, właśnie jeżeli chodzi o Euro Truck Simulator 2. Będziemy, słuchajcie, dalej walczyć o to, oczywiście, żeby jak najszybciej móc tutaj już bez problemu prowadzić własną firmę. No dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!